Dzisiaj pokój zwierzeń w gościnnych progach Willi Sorrento i nasz bardzo wyjątkowy gość, który również i w moim życiu i na pewno w waszym odegrał no niezwykle istotną rolę. Ikona polskiego rocka. Urodzony w Warszawie kompozytor i gitarzysta, swoją muzyczną przygodę zaczynał w zespole Fatum, a następnie w Pięciu. W 1971 roku nagrał album Breakout Blues z Tadeuszem Nalepą i Breakoutem. Współpracował także m.in. z Anną Jantar, Piotrem Figlem, zespołem Świadectwo Dojrzałości, Jajco i Giganci, Air Condition, Plugawy Anonim, Universe, Dwójka ze Sternikiem, Bemi Beck, Wojciechem Karolakiem, Robertem Chojnackim i Janem Borysowiczem. W 97 roku dołączył do zespołu Perfect. Naszym gościem dzisiaj jest Darek Kazakiewicz. No, bardzo miło. Witam cię serdecznie. Ale dziękuję ci, bo przypomniałaś mi naprawdę... Nie pamiętałem tych pierwszych, ale pierwszych pozycji. Tak, myślę sobie, że łatwiej byłoby, by Miński nie grał chyba. Żeby wiedziała. Tak, ja kiedyś tak powiedziałem, jak mi zapytano, to naprawdę nie przypominam sobie, ale naprawdę grałem chyba ze wszystkimi w tym kraju wtedy. I trochę gościnnie, i trochę w studio. Często grałem w studio, rzeczywiście. Zapraszano mnie do zagrania jakichś tematów solowych bardziej, czy improwizowanych. No i to było miłe, sympatyczne. A jakąś współpracę z tych wymienionych wspominasz szczególnie ciepło i miło? Koncerty z Anią Jantar na przykład. Universe. Bardzo miło, bardzo mam mnie wspomnienia. Zawsze dojeżdżałem, chłopcy naprawdę byli bardzo muzykalni i dawali mi dużo takiej wolności w studio właściwie. I to było naprawdę takie bardzo koleżeńskie i przyjacielskie. To mi się bardzo podobało. A Ania, no cudowna osoba. To szereg koncertów. No oczywiście było tego dosyć dużo. Air Condition, wspaniałe koncerty i trasa w Szwajcarii, w Niemczech też. To takie było dla mnie trochę takie odkrycie nowego świata, bo ja już trochę się interesowałem jazz rockiem, ale nie na tyle, żeby stanąć na scenie. Chociaż w 76 roku właśnie Świadectwo Dojrzałości, to była szkapela, która już wtedy już dotykała takich właśnie Weather Report, Miles Davis, Coltrane, żeśmy słuchali tych wszystkich największych jazzmenów, Hancocka, Chicka Corea, więc to jakby w tą stronę to szło. No a później Namysłowski wrócił ze Stanów i postanowił, trochę nasłuchał się jazz rocka w Stanach. No to może teraz zrobimy nowy skład. To były wspaniałe koncerty też i te trasy koncertowe. Bardzo szerokie perspektywy muzyczne takie. Tak, tak, tak. No wiesz, chodziło o to, żeby cały czas był ten progres. Wiesz, że nie kończy się tylko na bluesie, tylko od bluesa się zaczyna. Blues zawsze będzie w tej muzyce, bo uważam, że podstawą do dobrej muzyki jest blues. Tak bym to nazwał. No to prawda. Też tak uważam. A powiedz mi, bardzo miło cię znowu widzieć na szczecińskiej naszej ziemi. No jestem... Jesteś tu często. Naprawdę mile zaskoczony. Chociaż jak dzwoniono do mnie z tą propozycją właśnie, no to miałem trochę taki dylemat, czy ja się nadaję. No błagam. No naprawdę. Czy ja się nadaję, czy może trochę nie za wcześnie, czy może chociaż naprawdę to dla mnie ogromne wyróżnienie, serio mówię. No, poza tym atmosfera tego miejsca jest cudowna. Tu byłem kilka razy wcześniej i grałem i obserwuję w ogóle, jak to wszystko tutaj ci ludzie traktują, więc to naprawdę aż do pozazdroszczenia, ile w tym jest pasji. Tak. Pasji i takiego autentycznego, takiego wiesz, serca dużo wkładają tak. w to. I to my się jest, też cieszymy, i to jest właśnie sympatyczne. I twoja dłoń będzie w Alei Gwiazd, wiesz, odznaczona na pamiątkę dla nas. Bardzo ci dziękujemy, że przyjechałeś. A ostatni raz widzieliśmy się 6 marca w Netto Arenie. Graliście koncert i mieliśmy... Tak, przyjemność przed wami grać. Udało się zagrać, chociaż do końca właśnie nie było wiadomo, czy tak będzie. A chciałam cię spytać, jak zniosłeś to zamknięcie, przerwanie trasy i ten cały lockdown? No fatalnie, bo no przecież wiadomo, no myśmy postanowili jednak zagrać te ostatnie kilka koncertów. 19 czerwca miał być ostatni w Gdańsku. Pierwszy był 14 lutego na Torwarze w Warszawie. Później graliśmy w Wrocław. No i jeszcze pozostało nam 5. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tego. Naprawdę nie spodziewałem się, że coś takiego nas dotknie. I w zasadzie dotyka trochę do dzisiaj, jeśli chodzi o nasz zespół, bo jeśli chodzi o inne rzeczy, to już to troszeczkę zaczęło się
luzować i te obostrzenia są dużo mniejsze, chociaż ja uważam, że trzeba w dalszym ciągu trochę jednak zachować ostrożność. Ale już cieszy mnie to, że koncerty mniejsze się odbywają, już muzycy grają, zespoły się spotykają, grają, tak jak na przykład tutaj, za chwilę będziemy coś robić. Natomiast u nas, no niestety, koncerty są przeniesione na jesień, na październik, listopad, grudzień i tak byśmy chcieli za wszelką cenę zagrać te koncerty. To będzie koncertów 5, a jeśli będą takie obostrzenia, że nie będziemy mogli zapewnić całej hali, to po prostu podzielimy te osoby na pół. Zagramy po prostu połowę, wiesz, taki mamy plan. Ale czy nam pozwolą zagrać? No ja to trochę przeżywam, bo to myśmy rozmawiamy z Grzesiem i z Agnieszką i że nie powinno to wyglądać tak. No chcielibyśmy naprawdę to jakoś takim zakończyć czymś spektakularnym, jakimś koncertem. To też są trudności, ale będzie niespodzianka, bo skomponowałem tak zwany utwór pod tytułem Goodbye Song. A wspominałeś o początku pracy nad tym utworem, no i jak to wyszło? W zeszły poniedziałek został zrobiony mastering, zgranie, bo oczywiście po różnych perypetiach, bo to jak zwykle, wiesz, to jak jest, się zaczyna to laboratorium, no to po drodze są różne rzeczy, ale wydaje mi się takie na moje oko, oczywiście wiesz, no ja już nie mam na tyle dystansu do tego, bo to wiesz, siedzenie w studio, słuchanie tego ileś tam razy, ale myślę, że ona, ta piosenka szczególnie tekstowo też zrobi i liczę na to, że ludzie bardzo zrozumieją to, o co nam chodzi. I to jest coś takiego, że ona ma pewnego rodzaju przesłanie i na dzisiejsze czasy, i w ogóle na przyszłe, i na to, co wcześniej wystąpiło. No, mam taką nadzieję. No, to ale jest cieszę taki się tytuł, tego. Goodbye Song, czy to Nie. To nie jest. Tytułu nie zdradzę jeszcze, przepraszam. No pewnie. A kto jest autorem tekstu? Autorem tekstu jest Bogdan Olewicz. Oczywiście. Tak, super. Tak. Jak to jest być ikoną polskiego rocka? Zwyczajnie. Zwyczajnie. Oczywiście znaczy, bardzo mnie cieszy to, że na przykład czasami ludzie mnie rozpoznają, że to właśnie ja jestem gitarzystą zespołu, że wspominają na przykład czasy breakoutów nawet, co mnie zaskakuje, no bo to było naprawdę 100 lat temu. Wspominają również czasy testu i czasy i testu na przykład, ale przede wszystkim z Perfektu mnie kojarzą, no bo ja w Perfekcie jestem 20 lat, tak. Więc to jest naprawdę dosyć, cholera, zleciało. Tak, to wszystko leci bardzo szybko. Nam z wami też zleciało. A jak się grało hymn Polski na Woodstocku przed taką publicznością? Opowiedz o tym. Nie. To wiesz, wiesz co, ja się nie mogłem w ogóle pomnieć po tym graniu. Po prostu... Ja się trząsłem jak galareta, wiesz? Po prostu samo oczekiwanie, tam był tłum jeszcze z tyłu na zapleczu. Samo oczekiwanie, bo wiesz, próba i zagranie tej próby, to tam wiesz, więcej problemu mi sprawiło znalezienie koncepcji, wiesz, na hymn. No przecież nie będę grał mazurka na gitarze, wiesz? Jak trochę mi pomógł Hendrix, mówiąc szczerze, dlatego że oczywiście ja nie zagrałem tak jak on. Chodziło o to, żeby to było też i trochę oryginalne i moje trochę. Więc trochę zastanawiało mnie to, oczywiście, wiesz, grałem sobie w domu, więcej raczej myślenia niż grania. Na próbach nie było najgorzej, ale bałem się tego występu, dlatego że wiesz, wyjście samemu dokładnie z czymś takim, gdzie, wiesz, ja zawsze się boję tych różnych technicznych na przykład uszkodzeń albo jakiś brak odsłuchu, czy coś się wydarzy, czy pęknie mi struna na przykład niefartownie. Wiesz, to trzeba po prostu zacząć i trzeba skończyć. Tak. I tego się najbardziej bałem. Byłem zestresowany ogromnie, ale jak wyszedłem na scenie i zobaczyłem te 500 tysięcy ludzi i tutaj kolesi, którzy umazany tym takim smarem, bo tam był, wiesz, oni marzą smarem, żeby się nie mogli wdrapać. W związku z tym ten smar powoduje, że oni się osuwają potem w dół. Upaczkani w błocie. Jak spojrzałem im w oczy i tam dalej i zacząłem już grać,
to już byłem spokojniejszy, wiesz? Dali ci energii dużo, co? Tak, mnie po prostu chodziło o to, żeby już poczuć, wiesz, wiosło i brzmienie. Jak już poczułem gitarę i brzmienie, to już byłem spokojniejszy, ale samo oczekiwanie to była tragedia. No, ale poczułeś i przekazałeś dalej, też się wszyscy wzruszyliśmy także, mocno. Także udało się, naprawdę szczęście. A właśnie powiedz mi, Jimi Hendrix, tak często jesteś do niego porównywany, czy to od niego się zaczęło twoje granie na gitarze? Nie, nie od niego. Ja zacząłem właściwie od, tak naprawdę to zacząłem od Beatlesów. Beatlesi byli moją ukochaną kapelą. Nie znosiłem na początku Rolling Stonesów, w ogóle nie rozumiałem Rolling Stonesów. Byli brudni, źle grali na gitarach, nie stroili, źle śpiewał, w ogóle jakieś takie coś. To te Beatlesi byli dla mnie perełką, po prostu znałem wszystkie numery, zbierałem płyty, jak jeździłem na kolonie, na obozy, to braliśmy z kolegą jakieś dwa patyki i żeśmy, udając, że te patyki są gitarami, śpiewaliśmy wszystkie te pseudoteksty takie, bo nie znali języka. Ja znałem właściwie cały repertuar Beatlesów. A masz jakąś ukochaną piosenkę? Ojej, wszystkie są ukochane, naprawdę. To jest, no trudno powiedzieć akurat, wiesz, nie wiem, Full on the Hill na przykład. To jest przepiękna, przepiękna muzyka. Przepiękna. To jest takie, że naprawdę ja mam, jak słucham, to ciarki mi przechodzą za każdym razem. Wiesz? Słuchaj, on ma taką emocję, ten numer niesamowitą. Ale naprawdę w Beatlesach to jest mnóstwo przepięknych numerów. Nauczaj, mistrzu, czy żeby grać tyle w jednym zespole ze sobą, trzeba się przyjaźnić? No przynajmniej na początku. Przynajmniej na początku, wiesz, są obowiązki, wiesz, każdy ma pewnie inne, nie tylko muzyczne, ale też, no nie wiem, no jakieś pasje, czy podróże, czy rodziny, czy dzieci, prawda, więc tych kontaktów jest, zaczyna być troszkę mniej, ale to nie znaczy, że my się nie przyjaźnimy, my bardzo ze sobą lubimy przebywać ze sobą. Koncerty są fajne, wiesz, nie ma problemu. Każdy ma tutaj do wypełnienia swoją działkę. Wiesz, ja odpowiadam, że za kwestię jakby całości, tą kropeczkę na D, wiesz, jeśli chodzi o na przykład materiały płytowe, no bo siedzę nad tym studio i produkuję te wcześniejsze płyty i teraz Grzesiek wiadomo, no, frontman tego, każdy ma sekcja jest tego, tak to wszystko jest podzielone zgrabnie. I opieka jest odpowiednia, menażerska, wiesz, i to wszystko, ten wózek się po prostu fajnie toczy, ale to wiesz, po prostu to polega na tym, że się mniej spotykamy już po koncertach, wiesz, kiedyś było tego więcej, że można, chociaż na przykład jest jeden wyjątek, my się zawsze spotykamy na Wigilię taką zespołową, co roku, zawsze. Powiedz mi dlatego, na koniec... Na wszystkie święta, na Wielkanoc, na Wigilię i na Wigilię. Mam takie ostatnie pytanie, czy ty wiesz, jak zejść ze sceny niepokonanym? Wiesz co, ja wiem, jak wejść na scenę niepokonanym. Nam to w zupełności wystarczy. Dziękuję ci za rozmowę, Darku. Wszystkiego dobrego. Bardzo mi, ja dziękuję. Dzięki.